Cześć wszystkim, z tej strony Kawola i dzisiaj lecimy z 22 odcinkiem Claymore i po ostatnim było ciężko. Było ciężko, bo sposób w jaki Claymore umarły był niesatysfakcjonujący i moim zdaniem zasłużyły na więcej. Dlatego sprawdziłam sobie, jak umarła Jean, bo w sumie tylko Jean mnie jakoś tak bardziej interesowała. Przez całe to je... Ja ci oddaję życie. Jestem zależna od ciebie, Claire. No więc w Mandze ona umarła w sposób satysfakcjonujący mnie. Co prawda mogłaby nie umierać wcale, ale... W tym dowiedziałam się, że Gardo jest numerem 2 i razem z Duffem i Slayem byli kumplami, zanim się obudzili. Ale Rigardo jest fajniejszy niż Islay. W sensie pod względem wizualnym. Ale nie widzieliśmy jeszcze przebudzonego Islaya. Znaczy... Nie widzieliśmy jeszcze przebudzonego Islaya w anime. Ja sobie sprawdziłam, jak wygląda... Przez przypadek. Tak po prostu wyszło. Nie mam żadnego pojęcia, co będzie dalej. Bo Rigardo wymordował najsilniejszy Claymore. Claire się wkurzyła. Zatem jestem po przedostatnim egzaminie, który zdałam i jeszcze jeden i koniec. Ja mam bardzo dzisiaj zakręcony dzień, bo jestem na egzaminach, na energetykach i wyglądam jak wyglądam, bo sesja niszczy. Czyli nie to, że normalnie wyglądam pięknie, ale dzisiaj to, żem kurwa przegięła. Totalnie. I mam burdel, ale nie chcę mi się tego poprawiać. Nagrywam w złych warunkach. I nie doszły mi plakaty. I jeszcze nic mi nie doszło z tego, co zamówiłam. Dobra. Milion tematów, jak zwykle, do rozmowy. Ja po prostu jestem samotna. Ja potrzebuję z kimś porozmawiać. Zacznę vlogi prowadzić. Ogólnie na kanale pojawiły się rzeczy z BTS-u i dziwnie się z tym czuję. A, i ogólnie to jest ostatni póki co filmik z dreadami, bo w poniedziałek idę robić najdziwniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek robiłam z włosami. Istnieje prawdopodobieństwo, że zawieszę kanał, jeżeli to wyjdzie źle. Ewentualnie będę prowadzić w czapce. Czemu ja sobie to robię? Zacznijmy. Cześć, piękna buzio. Ichi, ni, san, yon, go. W ogóle muszę obczaić sobie jego voice aktora, bo kojarzę głos... Tylko skąd? A, no tak, Raki odkrył, że Priscilla jest przebudzoną. W ogóle forma przebudzona Rigardo jest... O Boże, cudowna. I ja wiem, że ja przeżywam... śmierć narysowanych postaci. Ale ja po prostu nie lubię, jak ktoś umiera. Ale każda z nich zasługiwała na lepszą śmierć, a nie tak... Ale nie, Jean mnie najbardziej bolała. Dobra, wkurwiona Claire, lecimy z tematem. Dojte morao. Zako ni kiomi wa nai. Bitch, please. Boże, jestem ciekawa, co tutaj będzie. A, i bardzo prawdopodobne, że po tym, jak skończę Claymore, weźmiemy się za Parasite. Bo mówię, no dużo osób mi polecało i sama też zaczęłam być ciekawa, co to za dobroć. Jezus, w ogóle ostatnio oglądałam stary filmik i widzę, jak bardzo zmieniło się moje komentowanie i moja postawa na filmikach. Robię postępy. Kiedyś to będzie dobre. Ej, głupia kurwo. W ogóle uwielbiam komentarz. Nie ufaj Priscilli. Pozdrawiam. To jest manipulująca szmata. Raki, idź sobie. Nie. Weź idź i umrzyj. Nikt cię nie lubi, szmato. Miałam moment zawahania, czy ci kurwa nie współczuć, ale nie zasłużyłaś na współczucie.
わしてやる。口だけは達者だな。悪いが死んでもらうぞ。Irytujące, że dowódcy nie potrafili uniknąć ataku, a ona tak. Oj, czy ja zaczynam się uszczepiać? Czemu ty tam dalej, kurwa, jesteś? Ej, spierdalaj. Prysia. Sodo mama ni shite age nasai. Kanashimu kara ne. Niech idzie umrzeć, a nie kurwa smutna. Sonna ni shougeki. Tabe nakia ikite ikenai. Sore ga kanojo ni totte. Niech przejdzie na wegetarianizm. Tamatama ningen datta to iu dake. Prysia ga nozonda koto nan desu ka? それは僕にもわからないよ。で、彼女は限界を超えた。クレイモアの抱える宿命だね。今、クレイモアって。そう。覚醒者とはクレイモアの慣れの果てだね。多分、人間だった頃の記憶だろうね。プリシラは人間に戻れないんですか？無理だね。Czy teraz naprawdę będziemy poświęcać kurwa tej szmacie? 彼女が今どんな夢を見てるのかは。こうなったのも彼女の宿命だ。僕や君にできることはもう何もない。Powiedzcie mi po prostu, że Claire zabije ją. To będzie nieważne, jak kurwa złe będą te odcinki, jak bardzo nielogiczne i ale to mi wynagrodzi narzekanie. Bo ja już widzę, że ja zaczynam się czepiać i to mi się bardzo nie podoba. Kolinaj jacda na. Mujami ni tsukkomu dake de wa dou ni mo naranai. Miriam! Nie straszcie mnie tak. Naruhodo. Taichou rashii ii ugoki da. Miriya ni makaseru nda. Cipo! Zabiłaś ją! Nie! Okej, żyje. Ano futari o sinaseru na. Denebu! Ano futari ga kono tatakai no kaname da. Nie umieraj! Jezus, nie pamiętam, czy ona była wypisana na liście. Toko de zitto kizo naostero! Ino! なんてざまだ。ナンバー15が聞いて呆れる。何が一人で。Jesteś godna, jesteś dobra i umiesz. 仲間がいるんだ。Teraz będą retrospekcje. 私はディーネを守るどころか。Ale nikt się tego nie spodziewał.
Nie obwiniaj się! Jamada! Zostawała się coraz wolniejsza. Teraz mnie już ta część historii nie obchodzi. Ja chcę zobaczyć walkę. Gdzie wcześniej nie chciało. A w sumie jestem ciekawa, jakby wyglądała totalnie przebudzona Claire. Jaką formę by miała. Bo przebudzeni dzielą się na ładnych przebudzonych i na brzydkich. Przebudzonych, nie rób tak, nie. Rigardo, ogarnij się. Mada ikieru no ka? Tu jest za dużo mini zawałów. Iitai tokoro da na. Kanzen ni sakeru koto wa mou fukanou ni natte kita ka. Zannen da ga soro soro. Zako wa kuru na. A, no tak, bo napisaliście mi w komentarzu, że on jest po prostu znudzony. No tak, z racji tego, że tylko Islay jest od niego lepszy. Więc on tak mocno zabawy szuka. Oj! Dame da, dame da! Kono zaki ni iku nja ne! Do shita no? Tak trochę jak Aomines, Kuroko na basket. Wszyscy jesteście słabi. No. Nie, tykaj mnie szmato. Zmacałem cycka, więcej cię nie potrzebuję. Zależy była smutna scena. Zabij się. Tak go po prostu puszczą? Co? Shouga nai yo. No ja wiem, że Raki był zabawką Priscilli. Okłamaliście mnie. Sono kubi o hanete. Owari da. Kso. Naze watashi no karada wa konna ni mo osoi. Kso. Kso.
私は死なない。必ず生きて、再び。Czy to będzie kurwa zamknięte? Czy my się dowiemy, czy. Jak sokta. Dobra, spieprzaj dziadu. Wróćmy do walki. No kurwa. O Boże. Przebudziła się? Nando? Kore wa? W sensie... Już nie jest 50-50. Kurwa, muszę obejrzeć kolejny odcinek. O kurwa. To Raki miał się przebudzić. Nie Claire do końca. Mam zawias mózgu w tym momencie. Nie spodziewałam się i... Kurwa, lecę z kolejnym odcinkiem, bo sobie nie odpuszczę w tym momencie. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pa!